Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla was bitwę na sztuerę Emilu. Bohaterem bitwy jest GUARD 85. Mapa Karelia w trybie standardowym. Nasz bohater ma wolnego TDK z potężnym działem, ale ta jego mobilność naprawdę, naprawdę bywa frustrująca. Również wychyły działa, jeżeli dobrze pamiętam, na boki nie są porażające. Za to działo jest całkiem przyjemne, całkiem fajne. Nasz bohater nie będzie się na początek chyba ruszał z bazy. Czeka na to, aż coś może wyświecą te medy jadące środkiem. Jest tam Cromwell, jest T3485, rusza również do przodu Centurion. Także na razie spokój grabarza. Wyczekiwanie. Na razie nic nie widać, i nasz bohater, zobaczcie, nie czeka. Rusza do przodu. Podjeżdża bliżej. I pomyśleli, pomyślelibyście na pewno, że to jest błąd. A zobaczcie, wchodzi w zasięg rysowania Tiger 1. A jakby nasz bohater stał na bazie, ten Tiger 1 na pewno, na pewno by e, był poza zasięgiem strzału. Zasięgiem widzenia bo strzał to można oddać w tym kierunku. Także podjeżdżając, ma bicie na Tigera. I Tiger już praktycznie jest martwy. No, odważna decyzja. To jest bardzo o właśnie bardzo, bardzo agresywna gra, bo nie jest zdobyta półeczka. I teraz ten móc wyświecił guarda. I Gward powinien teraz praktycznie obrywać i obrywałby, gdyby przeciwnicy rozłożyli się gdzieś tam przy swojej bazie. Ale przeciwnik pusznął, pusznął w kierunku górki, pusznął linią 0 i nie miał kto do naszego Bohatera strzelać. No, bardzo dziwna sytuacja, powiem szczerze. O, jest i Leopard. No jestem ciekawy, jak, jak nasz bohater to rozwiąże, leopard już dostaje. T21 wychyli się, wychyla się, ale nie chce oberwać. No właśnie, jeżeli nasz bohater, jeżeli Guard pojedzie po T21, to może od, odberwać chociażby magazynek w bok od Leoparda, lub w tył, to może skończyć się pod paleniem. Zresztą wszystko może się bardzo szybko skończyć. Są przecież trzy artylerie, a Nasz bohater stanowi idealny cel, ale dopiero teraz się zaświecił. Zobaczcie, i gdzie są te bomby z nieba. O, jest magazynek! I jest magazyn amunicyjny uszkodzony. No, ale może ten centek zdejmie ten problem z głowy. Yy, dzięki temu guard będzie mógł spokojnie zająć się T21, może nie tak spokojnie, bo artylerie gdzieś tutaj dalej są. <głodny> Też tu Remil, no, no, w tej chwili jest jak jakiś spoter, tak? Spotujący mm, w trybie ataku. O, oj, 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 no, T-21 zdjęty, zdjęty przez sojuszników, to była niebezpieczna sytuacja. Naprawdę, co tu się dzieje, tego nie wiem. <słyska> <słyska> Jeszcze nasz bohater żyje, wychyla się, korzysta ze świetnej depresji działa. Nawet coś odbija. Churchill 7 oberwał. T150 będzie pewnie następny. Powinien być następny. Jakiś katarba. I dobrze. Wykończony Churchill. T150 jeszcze żyje. Ale długo nie pożyje, bo nieoceniony centurion już po niego jedzie. I podjeżdża również do góry. Nasz bohater, wynik 7-6, prawie 3000 na liczniku, i podziała się. Znaczy, podziała się gdzie? Znalazła się. Wroga artyleria M44. No to już wiadomo dlaczego. Chociaż ta jedna artyleria się nie zainteresowała naszym bohaterem, bo nie mogła bić w to miejsce. 112. Znalazła się na dole. Nasz bohater ma przewagę wysokości, ma przewagę zaskoczenia i ma potężne, potężne działo. Nie zaświecił się guard. Teraz będzie mógł spokojnie z tego stojącego na gęsi przeciwnika wykończyć. On się już co prawda ruszył, ale, ale to mu nie pomogło schować się gdzieś. Schować teraz, żeby nie oberwać, żeby nikt do niego nie bił. Ach, uszkodzone działo. Ajajaj, nie ma zestawu naprawczego. No, wielka szkoda. To chyba Indian tak strzelił. A może móc, a może. Nie, nie wiem, nie wiem nawet kto. No, cóż tu jest? Cóż tu się dzieje? Przyspieszmy może. Może będzie bicie na. Indiana, będzie blind, ja bym strzelał mimo wszystko. Jest, jest bicie, jest, tylko ciało jest rozwalone, ale to nie przeszkodziło trafić w te właśnie miejsce, które potrzeba, obrys czołgu. Także bardzo fajnie T-150 może spokojnie przeciwnika teraz załatwić. Teraz, czy będzie bicie na AMX-a Nie ma bicia, jest bicie chyba chwilowo na Indiana. T-150 dostaje ze wszystkich stron. Gdzieś jest przecież jeszcze ten MUC. Jeszcze Cromwell tam w potrzasku. Może chociaż Mutza uda się poczęstować? Niestety, niestety schował się. No sojusznicy giną, giną masowo. I to jest bardzo, bardzo niedobre. Mówię jeszcze, gdyby nasz bohater miał, gdyby miał naprawione działo, to też mogłoby to inaczej wyglądać. I podjeżdża centurion. Może on sobie poradzi. W końcu, ma spory zapas HP. Ale już oberwał jedną bułę. CDC, CDC. Coś tam było widać. Aj, 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 aj. Niestety. Niestety nie udało się. I zresztą ten CDC jeszcze żyje na 9 HP. A Centurion już pada. Co prawda zniszczył Muca. Ale jest. Jest teraz na oparach. I Helkat powinien coś. Podziałać. A gdzie jest super, super pecznik? co w ogóle robi? Nie wiem, gdzieś poza zasięgiem rysowania nie widać go. Przyspieszmy. No nic się nie dzieje. To jest problem. Quart postanawia pojechać. Pojechać do przodu. Być może ruszy się również jeszcze bliżej na bazę przeciwnika. 5 minut do końca bitwy. Nawet już mniej. Czas leci. Nieubłaganie. No, Stuart Emil nie jest. Nie jest spoterem. I zobaczcie. Został nasz bohater wykryty. I zniszczony, czas naglił. A ten superpersznik w bazie, no to jest naprawdę wielki problem. Co on robi, gdzie się kręci? Nie mam bladego pojęcia. Zobaczcie, pełny praktycznie superpersznik poza bitwą, cofający się tyłem. On chce bronić własnej bazy. No to jest karygodne. Tak rozwalić bitwę. Szkoda, szkoda. Gdyby podjechał do przodu. Jeszcze nawet teraz trafić nie umie. Stoi bokiem. To też jest niezrozumiałe i daje się oklepywać. Co prawda no, a może jeszcze wygra bitwę. 38 sekund do końca. I zobaczcie, nie chcę ruszyć do przodu. No po prostu nie chcę. Ma przewagę HP. Przeciwnik jest na pocisk z HE. I cóż, 19-18 sekund do końca. IMIX CDC chyba już nawet nie zaryzykuje, bo nie zdąży oddać dwóch strzałów. Więc ta gra chyba skończy się. Remisę. Niestety. To jest bardzo przykra sytuacja. No, ale przejdźmy do wyników. Padła masterka, duży kaliber i czołgista camper. Cóż, ten czołgista to z camper to trochę niezasłużony, bo sami widzieliście, że nasz bohater mężnie walczył na pierwszej linii. To, że trochę sobie snajpił na początku i pod koniec, no to. No to jest chyba oczywiste po to są te deki żeby trochę kampić ale wykonał świetną robotę na tej górce ryzykownie nie zagrał zdobył 4372 obrażenia 2 fragi 1244 expa I gdyby gdyby nie ten super persing naprawdę bitwa byłaby świetna zadowalająca no i naprawdę kuba a Atak humoru. Myślę, że nasz bohater nie miał kompletnie. Asysty. Patrzcie, tylko 653. Myślałem, że będzie więcej. Bo nasz bohater jednak na tej górce cały czas coś próbował działać. Ale fakt, ktoś inny musiał świecić. Ale nasz bohater naprawdę, naprawdę grał. Bardzo fajnie. Mnie się ta bitwa podobała. Była niestandardowa, nietypowa i dlatego znalazła się u mnie na kanale mimo porażki. Ale porażka, sami widzieliście, była winą tego właśnie oto gościa. Super Pershing. Szkoda słów. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.